Cześć, tu Aga Kopczyńska. Prowadzę blog agamasmaka.pl, a na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Wszystko oczywiście metodą małych kroków. Dziś chciałabym Ci powiedzieć o takim produkcie, którego włączenie do diety może być właśnie takim małym, dobrym krokiem. Krokiem dobrym dla zdrowia. Siemię lniane, bo o nim mowa, jest bardzo wartościowym produktem i może być stosowane w różny sposób. Kiedy zadaję moim podopiecznym pytanie, czy stosują siemię lniane, czy je znają, to często odpowiadają mi, że tak, stosowali kiedyś siemię lniane, przygotowując sobie taki wywar przygotowany na jego bazie, żeby na przykład załagodzić jakieś problemy z żołądkiem, czy na przykład z wrzodami. Natomiast to nie jest jedyne zastosowanie siemienia lnianego i chciałabym Ci wyjaśnić, kiedy, w jakiej formie to siemię lniane stosować. Zacznijmy może od początku. Siemię lniane, takie nieprzetworzone zbytnio, tylko i wyłącznie zmielone, jest doskonałym źródłem kwasów wielonienasyconych z grupy omega-3. Zawarty w nim kwas alfa-linolenowy, skrót, który znajdziesz w literaturze, to ALA, kwas ALA, jest bardzo ważny nie tylko dla kondycji naszego wzroku, nie tylko dla pracy naszego mózgu, dla odporności, ale ma także takie właściwości przeciwzapalne. Więc ja zwykle to siemię lniane lub olej lniany polecam głównie tym osobom, które faktycznie chcą zwiększyć taki potencjał przeciwzapalny diety. I to siemię lniane, żeby ono faktycznie miało takie działanie przeciwzapalne i żeby te zdrowe tłuszcze były przez nas przyswajalne, no to musimy faktycznie to siemię lniane zmielić. Jeżeli będziemy jeść to siemię lniane w niezmienionej postaci, czyli w formie takich ziarenek niezmielonych, no to niestety nie przyswoimy sobie tych zdrowych tłuszczów. Jak to najlepiej zrobić? No najlepiej zmienić siemię lniane w zwykłym młynku do kawy lub w jakimś urządzeniu wysokoobrotowym. Najlepiej przechowywać takie zmielone siemię lniane w szczelnie zamkniętym słoiku lub innym opakowaniu w lodówce, tak do kilku dni, dlatego że te tłuszcze są niestety nietrwałe i one się szybko utleniają, więc jeżeli będziemy trzymać poza lodówką to siemię lniane, to możliwe, że niestety już nie wyciągniemy tych dobroczynnych właściwości z tego produktu. Dlatego też nie polecam kupowania takiego tłuszczonego, zmielonego siemienia lnianego, bo tam już niestety nie ma tych zdrowych tłuszczów omega-3, to jest produkt taki szybko jełczający. To samo zresztą w przypadku oleju lnianego, jeżeli olej lniany będzie źle przechowywany, nie będzie przechowywany w warunkach takich chłodniczych, jeżeli znajdzie się w jakimś ciepłym miejscu, to niestety szybko może zjełczeć i wtedy pojawi się taka bardzo, bardzo intensywna goryczka. Więc jeżeli kupujesz olej lniany, to staraj się również kupować w takich pewnych źródłach, najlepiej tam, gdzie jest przechowywany w warunkach chłodniczych. Ale wracając do siemienia, czyli jeżeli to siemię sobie zmielisz i włożysz do lodówki w zamkniętym pojemniczku lub słoiczku, to możesz na przykład codziennie dodawać sobie, no na przykład taką łyżkę siemienia lnianego do potraw chłodnych. I to jest ważne, żeby nie dodawać na przykład tego siemienia do jakiegoś ciepłego dania ciepłej zupy czy jakiegoś ciepłego dania obiadowego, tylko na przykład posypać sobie na kanapki, do jogurtu, do chłodnej owsianki i w takiej formie możesz to zjeść. Pamiętaj tylko jednak, że oczywiście siemię lniane ma bardzo dobre i zdrowe właściwości, czyli dostarczamy sobie tych zdrowych tłuszczów, ale jeżeli przyjmujesz jakieś leki, to dobrze zrobić minimum taką dwugodzinną przerwę między przyjęciem leku a siemienia lnianego, ponieważ ze względu na wysoką zawartość błonnika chociażby, siemię lniane może wpłynąć niestety na przyswajanie różnych farmaceutyków. Po drugie, wszystko jest również kwestią kondycji Twojego układu pokarmowego. Jeżeli na przykład z różnych względów stosujesz dietę niskobłonnikową, bo na przykład masz jakieś problemy z przewodem pokarmowym, no to pamiętaj, że to siemię lniane ma dużo błonnika, więc porozmawiaj najlepiej ze swoim lekarzem czy dietetykiem, czy ten produkt będzie właściwy dla Ciebie. Czyli jest to jakby pierwsza odsłona zastosowania siemienia lnianego w formie surowej, zmielonej, świeżej, do chłodnych posiłków, żeby przyswoić sobie tak zwane zdrowe tłuszcze z grupy omega-3, a dokładniej kwas alfa-linolenowy. Mamy jeszcze drugie zastosowanie siemienia lnianego i również o nim chciałabym Ci powiedzieć. To jest właśnie to zastosowanie dotyczące takiego jakby działania osłonowego na przewód pokarmowy. Możemy uzyskać takie osłaniające działanie dla żołądka chociażby na dwa sposoby. Po pierwsze możemy zmielić siemię lniane i zalać gorącą wodą, pozostawić na jakiś czas, żeby wytworzył się tam taki śluz, albo możemy zrobić tak zwany odwar.
Czyli na przykład łyżkę siemienia lnianego wsypiemy na szklankę wody i na przykład gotujemy coś takiego przez jakieś tam 10 minut, aż pojawia się taki charakterystyczny śluz. Odstawiamy to do ostygnięcia i jak już ten odwar ostygnie, to przelewamy całość przez sitko i tym samym otrzymujemy taki, ja bym to nazwała, kiślem, tak? Taki kisiel, który faktycznie działa osłaniająco na żołądek. Jakie osoby głównie taki odwar stosują? No głównie osoby, które mają problem z żołądkiem, w ogóle jakieś wrzody, czy mają na przykład refluks żołądkowo-przełykowy i wtedy faktycznie to siemię lniane może działać tak osłaniająco i przynosić pewien rodzaj ulgi. Oczywiście ważne jest, aby również nie przesadzać z siemieniem lnianym, ale tutaj z pomocą przyjdzie Ci dietetyk lub lekarz, który faktycznie zweryfikuje to, czy jest to produkt dobry dla Ciebie, w jakich ilościach powinien być stosowany. Także nie zapomnij o tym, żeby skonsultować się ze specjalistą przed takim szczególnie długotrwałym stosowaniem siemienia lnianego. Także mamy tutaj dwa sposoby. Mam nadzieję, że któryś z tych sposobów przypadnie Ci do gustu. Jeżeli masz problemy natury pokarmowej, musisz uważać na błonnik, to sugeruję Ci zastosowanie tego odwaru, żeby faktycznie pozytywnie wpłynąć na ten Twój układ pokarmowy. Jeżeli jesteś osobą zdrową, Twój przewód pokarmowy działa należycie, dobrze tolerujesz błonnik i chcesz dostarczyć sobie zdrowych tłuszczów, no to wtedy spożywaj siemię lniane w postaci takiej zmielonej i najlepiej wtedy posypuj sobie nim jakieś chłodne dania lub dania w takiej temperaturze pokojowej. Mam nadzieję, że te informacje Ci się przydały i jeżeli interesuje Cię więcej tego typu filmów, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Znajdziesz mnie również w serwisach podcastowych, no i oczywiście jestem na Instagramie, na Facebooku, gdzie mam swój fanpage. Zachęcam Cię również do odwiedzenia mnie tam, no i oczywiście do odwiedzania mojego bloga agamasmaka.pl. A na koniec proszę Cię oczywiście o lajkowanie, komentarze, bo każda interakcja po obejrzeniu tego filmu zwiększa szansę, że dotrę z tymi moimi nagraniami do osób, które chcą żywić się zdrowo i które chcą poprawiać swoją dietę. Serdecznie Cię pozdrawiam, życzę Ci dobrego dnia. Do zobaczenia.